Wystawę Fotografia dzikiej przyrody 2011 można oglądać w sali dolnej Galerii Bielskiej BWA, natomiast w sali górnej galeria proponuje wystawę zatytułowaną Rozstanie. Jest to wystawa absolwentów z legendarnej pracowni profesora Leona Tarasewicza i Pawła Susida na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prezentowane są prace dyplomowe studentów ostatniego rocznika prowadzonego przez Leona Tarasewicza na Wydziale Malarstwa. W wystawie uczestniczą Radosław Jastrzębski, Justyna Kisielewicz, Aleksandra Kowalczyk, Grzegorz Kozera, Elżbieta Król i Zuzanna Ziółkowska. Wystawa jest przykładem różnorodnego podejścia do problemu koloru i formy w malarstwie. Łatwo rozpoznawalne są te poszczególne osoby, ponieważ każdy z nich ma zupełnie inny styl. I to jest o tyle ciekawe, że zwykle uważa się, że artysta jeszcze o tak silnej osobowości, mistrz, przewodni tych studentów, ma jakiś wpływ na swoich uczniów. Tutaj widać, że Leon Tarasewicz właściwie głównie wydobywa ich tą indywidualność, tą rzeczywiście osobowość każdego z tych artystów, wzmacnia ją i namawia do tego, żeby rzeczywiście malować odmiennie niż on sam to robi. Jedna z artystek wykonała coś, co może nam właśnie przypominać pracę Leona Tarasewicza, czyli pomalowała filary w górnej sali galerii. Ciekawe jest to, że artystka nawiązała do architektury synagogi bielskiej, synagog XIX-wiecznych, kiedy panowała moda na to, żeby układać dwukolorowe motywy z cegieł żółtych i czerwonych. I ten właśnie motyw poziomych pasów żółtych i czerwonych zastosowała w dolnej części filarów, od góry pokrywając je takim naturalnie spływającymi, wielobarwnymi plamami. Oczywiście mającymi symbolizować już współczesność. Pracownia Leona Tarasewicza działa od 1996 roku w budynku Wydziału Malarstwa ASP. Pierwsze dyplomy obroniono w niej w 1999 roku. W 2004 roku uzyskała status katedry. W 2009 roku zmieniła siedzibę, przeniosła się do nowego Wydziału Sztuki, Mediów i Scenografii na ulicę Spokojną w Warszawie, już jako pracownia przestrzeni malarskiej. Bielska wystawa jest drugą prezentacją prac dyplomowych studentów profesora Leona Tarasewicza. Pierwsza pod tytułem Dyplomy 2011 odbyła się jesienią 2011 roku w Warszawie. To wszystko ma przygotować wystawę samego Leona Tarasewicza, którą planujemy w przyszłym roku. I myślę, że wtedy ta sala rzeczywiście zabrzmi już bardzo intensywnym kolorem. Natomiast wystawa Rozstania podsumowuje ten kilkuletni okres wpływu mistrza, wpływu Leona Tarasewicza na swoich studentów, którzy od tej pory już właściwie będą samodzielnie pracować, mają podążać własną drogą artystyczną, budować własną karierę. Możemy obserwować tylko, jak ta kariera się potoczy.